Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w następnym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie Halloweenowy. Tak, Halloweenowy, zbliża się Halloween. Oczywiście wszędzie dużo ludzi jakby celebruje. Jest to fajna zabawa, bardziej może amerykańska niż tutaj w Anglii czy w Polsce, ale chociaż ja nie wiem jak jest, ale niedługo się wybieram do Polski, więc to zweryfikuję. No i dzisiejszy będzie właśnie taki moje top 4 zapachy na Halloween, takie właśnie drapieżne, bardziej takie trick and trick, właśnie takie trochę zmysłowe, ale gdzieś tam mające ten pazur i te, które mi się autentycznie kojarzą z Halloweenem. Zostańcie ze mną. Właśnie zabawą halloweenową, słuchajcie, gdzieś tam będą te zapachy takie drapieżne, zmysłowe, tak jak powiedziałam, takie zapachy, które mi się autentycznie kojarzą właśnie z kobietami w Halloween. Być może część Was znając mnie wie, które zapachy ja to pokażę, a być może będą to dla Was takim zaskoczeniem. Pierwszym zapachem, który jak tylko spojrzę, słuchajcie, na butelkę, to mi naprawdę przypomina tutaj Halloween. Nawet to opakowanie, które ja sobie tu otworzyłam, a więc Erin Ambre de Noir, perfumowana, piękna woda, taka głęboka, gęsta. Ja już Wam pokażę szybko butelkę, ona wygląda tak. Ona jest właśnie taka smoky, taka ciężka, taka ciepła, gdzieś tam mroczna, ale właśnie przy tym zmysłowa. Ja nie będę jej psikać, słuchajcie, bo ja mam nadal straszny kaszel. Nie wiem, czy po covidowy, czy mam jakąś chest infection tutaj związaną właśnie z tymi reperkusjami tutaj po covidzie. Jest to właśnie taki zapach, już Wam mówię, waniliowy, taki ciemny, ambrowy, drzewny. On był lansowany w 2020 roku. Jest tam frezja, róża, jaśmin, peonia, więc cała ta magia kwiatowa. Jest bobtonka i burbońska wanilia, która daje właśnie takiego kopa, ja bym powiedziała takiej atmosfery właśnie przydymionej, dziwnej. Ambroksan, który jest taką żywicą też, żywicznym takim niuansem, no i cedr. Ja tego cedru nie czuję, ale właśnie on mi się kojarzy, że gdzieś tam jest taka nutka, która Was wabi i naprawdę kiedy go rozpylam, no jednak rozpylę go nawet tu na korek, jest ta gdzieś ziemistość, gdzieś tam taka atmosfera właśnie tej tajemniczości, tej mroczności, tej aury właśnie. Może nie jest kojarzenie tutaj z Dniem Zmarłych, ale właśnie gdzieś tam się pali to ognisko, gdzieś jest taka mroczność, kościelność, ta aura takiej zagadki, więc ja bym nawet ta butelka mi o tym mówi, słuchajcie, że jest to taki zapach z pazurem, bardzo niebywały, bardzo ekstrawagancki, albo wyrafinowany może tak, ale właśnie z pazurem mroczny, gęsty, taki jakby uwodzący, gdzieś Was tam prowadzący w ciemne zakamarki duszy, tak bym ten zapach odczytywała i jest to jeden właśnie z typów na Halloween dla mnie. Drugim zapachem jest zapach, który ja zrobiłam recenzję. Ona jest właśnie gdzieś na moim kanale. Ja Wam, jak chcecie, podlinkuję. A mianowicie ja nie mam pełnej wersji, ale mam tylko próbkę. Jest to zapach Good Fortune by chciałam powiedzieć Christian Dior, Victor and Rolf. To jest zapach. Nawet słuchajcie, z taką pieczęcią ich charakterystyczną, bo to jest signature sign, no ale on ma przywodzić właśnie na myśl to zwierciadło, przynajmniej dla mnie, taką właśnie ta atmosfera lansowania tych perfum, to była właśnie taka Good Fortune Potion, więc taki potion, czyli taki właśnie, słuchajcie, sobie psiknę nim jednak, taki przywabiający jakiś właśnie, jakby to określić, taka doza, którą mają łyczy, czyli tutaj czarownice i Was wabi gdzieś tam, jest taki nieuchronny ten zapach, taki wabiący, ale gdzieś tam czarujący dla Was tą przyszłość, bo taki ten zapach jest. On jest bardzo magnetyczny, z
takimi nutami właśnie kremowej wanilii, gdzieś tam są te białe kwiaty, które Was uwodzą oczywiście, taka słodka, pudrowa nuta, no i oczywiście jest ten koper włoski i gentian, ja nie wiem co to w ogóle jest, powiem szczerze, kojarzy mi się ze szpitalem, ale może źle, ja już sobie wejdę dokładnie tutaj, słuchajcie, w te nuty. Ale takie jest właśnie moje odczucie tego zapachu. Zobaczcie, tak wygląda pełnowymiarowa butelka, nie wiem czy widzicie. I jest to właśnie taki zapach, który ma mówić o takiej taką przepowiednią, ma mówić o tym, co się zdarzy, jak my mamy jakby ten sobie tą przyszłość ułożyć. Jest to taki manifest właśnie tej spirytualności, tego, co my możemy z nami zrobić, więc ma to on aurę właśnie taką halloweenową, gdzieś tam z takimi czarodziejami i wokół, taką alchemią też. Przepraszam, gentian, nie wiem, to jest jakiś kwiatek, ale poprawcie mnie, bo ja nie wiem, co to jest, tak mam dobrą sprawę. Więc cała ta aura jest taka właśnie z tą magią związana, dlatego pierwsze, co mi przyszło do głowy, że to jest taki zapach właśnie na Halloween. No i jest ten koper, jest tam. No ale nie jest to taki zapach, który, powiem Wam, ja zdecydowałam się kupić całą butelką, no ale ja mam tak czasem z Victorem Monroe, tak było z Flower Bomb, że ja nie chciałam, a później skończył się na tym, że użyłam do dzisiejszego dnia. No ale ten zapach nie jest jakiś może specjalny, no kto wie, może nawet dla butelki kupię, tak jak zamierzam Fame. Następnym zapachem, który no musi być, Wy pewnie byście obstawiały Black Opium klasyczne. Ja przyniosłam tu Black Opium Neon, ale oczywiście jak najbardziej z Wami się zgadzam, Black Opium dla takiej czarnej czarownicy, dla czarownicy właśnie tutaj w tę taką noc, kiedy my jesteśmy jakby tymi czarodziejkami, my tutaj jakby bawimy się tą grę właśnie tych zderzenia dwóch wszechświatów. Jest to bardzo dynamiczny, mocny zapach. No i kojarzy mi się właśnie też takim mocną osobowością, tym trick and treat. Czemu nie? W stosunku na przykład do mężczyzn. Zapach z 2019. Pitaya, mandarynka, vanilla musk i oczywiście ciemny jasmin sambar, który dla mnie zawsze kojarzy się z takim konkretem, takim właśnie ciepłotą, taką aurą właśnie bardzo skoncentrowaną, skondensowaną i z taką nutką, taką korzenną, tak mi się zawsze kojarzy. Zresztą cała butelka jest taka od razu mroczna, kojarzy się z jakimś takim eliksirem i dlatego kojarzy mi się tutaj na Halloween. Ostatnim zapachem, który w zasadzie doszedł, bo ja chciałam mówić o tych trzech zapachach, ale tak sobie pomyślałam, że rzeczywiście on ma coś takiego tajemniczego, mrocznego i wspomnę tu o Zarze Red Temptation w wersji tej normalnej, nie Winter. To jest zapach bardzo taki, ja nie wiem, to nie jest kadzidło, ale dla mnie on jest kadzidlany, taki ziemisty, właśnie taki troszeczkę gdzieś down to earth, taki właśnie, no jak mówię, earthy zapach, uwodzący, pachną wszyscy Londyńczycy chyba tym zapachem, nie wiem, wydaje mi się, że on jest bardzo, bardzo popularny. I ten zapach ma tu szafron, ma koriander, taka nutka troszeczkę z gorzką pomarańczą i z takim bukietem kwiatowym, ale powiem Wam, że on naprawdę jest świetnym zapachem, uzupełniającym właśnie Baccara 540, może ja nadal uważam, że są inne zapachy, które bardziej przypominają, ale jest taka aura, że on Was zwabi, przywołuje i jest też dla takiej, bym powiedziała, mocnej osobowości, właśnie takie gdzieś ta korzenność, ta ziemistość, takie ta leśna podściółka, gdzie się ją czyta, tam odczytuje, ale przy tym to jest niebanalny zapach, bardzo sophisticated, właśnie taki wyrafinowany, ale dla mnie kojarzy się właśnie z taką gęstością, mrocznością, mega kobiecością, dynamicznością na Halloween. Także to są moje propozycje na Halloween. Mam nadzieję, że świetnie się bawiliście. Jestem ciekawa, jakie Wy spośród Waszych zapachów definitywnie byście wybrały jako takie zapachy właśnie na Halloween. Takie drapieżniejsze, przywołujące i oczywiście takie magnetyczne, bym powiedziała, bo tego słowa mi brakowało.
Zapraszam oczywiście do subskrypcji, do szerowania, pomóżcie mi rozwinąć dalej kanał i do lajkowania i Waszych komentarzy. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia, pa!